Siemano, witam Was. Dzisiaj zajmę się wymianą takiego oto odboju z tyłu na przykładzie mojej Iwizy 6L1. Zapraszam do oglądania. W tym przypadku, jak widać, odbój się rozleciał, tyle z niego zostało. No i tu odkręcam dwie śruby na dole. Też jedna śruba, więc zabieram się za odkręcanie. Zacznę od tych od góry może. Ja posłużę się udarem. Będzie szybciej. Można lekko puknąć, żeby naszło. I zaczynamy zabawę. Chcę puścić. Chyba idzie. No i poszło. No i mam uwolniony amortyzator. Dwie śrubki i obczyszczę szczotką. No i tu już mamy uwolniony. Ja jeszcze u dołu go odepnę, czyli odkręcę. No i tu od dołu tak samo 16 w tym przypadku i tak samo udar w tym przypadku. Tylko przydałoby się pewnie z tej strony złapać kluczem jeszcze kontrę. Dobra, łapiemy i odkręcamy. No i mamy śrubę i odchodzi nam do dołu ładnie. I go do góry, cyk. Pokazałem Wam, jak to zrobiłem, ale po prostu go wciskamy i wyciągamy z góry. I w ten oto sposób mamy amortyzator. I tutaj mamy taką zaślepkę. To musimy zdjąć. I tu mamy nakrętkę, którą odkręcamy. Można trochę to spryskać odrdzewiaczem. Żeby coś tam już pojadło się. Ja to włożę wimadło, tutaj złapię i odkręcę. Łapiemy tu w ten sposób, klucz nakładamy i madłem łapiemy tutaj. I pyk, odkręcamy. Już nam chodzi ładnie. Jak już mamy tutaj nakręteczkę odkręconą, nie możemy już to wybijać. Zlane i poszło. Tak to wygląda tutaj. Dobra, to wyczyścić trochę. Tu ruda się wkrada. Pomału. No i najważniejsze, zdejmujemy te szczątki. Resztki odboju. No tu już przemielony był ładnie. No tak wygląda nowy, a tak wygląda stary. No różnica jest, prawda? Ale oryginalny jeszcze był. Także... Ups. No kilkanaście lat wytrzymał. To widzę, że nowe jest, no to nowe założymy. Tak samo ten plastik. Czyli po prostu ten musimy tutaj wyciągnąć. Jakoś. Uhu. Nie wiem, czy on się tak nam podda. I tutaj, żeby to wyciągnąć, ja mam na przykład taki z gównolitu jakiegoś.
O. I wyszło. Tak samo zrobiłem przed chwilą. No trochę piachu jak widać jest. Syfu, to wszystko wyczyszczę. I zabieram się za montaż nowego. I mam już wyczyszczone. Co się dało, to ruszone szczotką trochę. I montuję nowy. On tak po prostu wchodzi. Ach, siedzi. Na pierwszej chopce, lepszej. Się ładnie wdusi samo. Zakładamy tutaj. Musi wskoczyć nam w środek. Akurat ja mam taki. Aha. Taki odbój, taką osłonę. Wy możecie mieć trochę inaczej. O. Tu jest taki otwór specjalny, żeby o tak można było włożyć to. O. Siedzi, siedzi. Wszystko ładnie. Gra i bucy. Tu można też to trochę oczyścić z tego syfu. Gwint czysty. Dobra. I zakładam. Można nową nakrętkę dać. Ja nie daję, użyję starej. Można klej dać. W sumie mogę dać trochę kleju. Skoro uszczelka, ten teflon ma już taki zużyty, to dam kapkę kleju. Leży klej nieużywany. Tego trzeba w końcu użyć. Się wylewa sam z siebie. Starczy. I zakręcamy. Teraz tak samo wimadło tutaj to złapie. I dokręcę mocniej. Tutaj już nie mamy możliwości, jak widzicie, utrzymać tego pręta. Więc chyba, że tutaj. O, tak będzie też dobrze. Czyli to musimy jakoś mocniej przytrzymać. Też można wimadło w sumie to włożyć i dokręcić. Jaką siłą? Sam nie wiem, zaraz sprawdzę i wam powiem. Już wiem, tę nakrętkę przykręcamy momentem 25 N. Tak więc już mam skręcone, zakładamy tutaj tą osłonę i wkładamy amorka na miejsce. No i możemy wkładać na miejsce. Ściskamy amortyzator. Wkładamy go tutaj. Tak. No i on sobie tutaj już sam wejdzie dalej na miejsce. Dobra. Teraz zakręcamy śrubki. Jedna, druga. Tu muszę zasłonić, inaczej nie wkręcę. Ej, nawet tak chyba nie podejdę. Właśnie wpadła do kanału, fajnie. To przynajmniej tą jedną złapię. A jedną przynajmniej. Idę po tą drugą. Tę drugą. Dobra, i mam tę śrubę. Mam tę śrubę. No i udarem dokręcę. A resztę kluczem. Z wyczuciem, bo tutaj nie wiem ile się dokręca. Mam ruską jakąś kurde serwisówkę. A moja papierowa została w domu, więc... No już nie idzie. Nie wiem, 60 może Nm. I zostało nam tutaj przykręcić do domu amortyzator. Trzeba go trochę podnieść.
I mamy, zakręcamy. Tu myślę, że też nie wiadomo ile. Nie ma co dociągać. Tak jak tam 60. I styknie. Najlepiej sprawdzić sobie na forum jakimś. To w każdym aucie może być inaczej. Mamy wymienione. Już nic nie lata, nie będzie się tłukło tutaj. Zakładam koło, znaczy najpierw obmyję jeszcze tarczę, bo tutaj dotykałem trochę. Zakładam koło, opuszczam samochód i wszystko. Mnie czeka jeszcze druga strona akurat, ale no. Tak więc dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć!